Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w ostatniej części, ostatnim odcinku z pierwszej części Starshine Legacy. Mamy tutaj chyba ósmy albo siódmy, chyba siódmy poziom o nazwie Zawody. Siódmy. Nadszedł wreszcie dzień zawodów. Czas przekonać się, czy Lisa i Starshine potrafią jeszcze raz pojechać tak wspaniale, jak ubiegłej nocy w lesie. No przeciw nich stanie pewna nienawiść Sabina. Lisie to jednak nie przeszkadza, bo znalazła oparcie w nowym przyjaciółkach i przede wszystkim w Starshine. Dobra. Dzień zawodów. To dzień turnieju. Lepiej pójdę porozmawiać z panem Hermanem i dziewczynami, żeby się dobrze przygotować. Powodzenia, Sabina. Sabina to drudny rywal. Dzięki, Starshine, będziesz niepokonana. Na pewno wygrasz, Lisa. Czemu ja z tobą nie mogę porozmawiać? Concord, który też ogląda. Nie mogę z nim porozmawiać. W końcu nadszedł ten dzień, Liso. Udowodniłaś już, jak odważną i sprytną dziewczyną jesteś. W wyścigu zmierzysz się w oko z Sabiną. Khan jest bardzo szybki, ale Starshine też ma duże szanse. Będę cię kibicować, Liso. Podobno grasz w zespole muzycznym. Bez względu na wynik wyścigu, chciałbym kiedyś posłuchać twojego śpiewu. Oto mój numer. Zadzwoń do mnie w wolnej chwili. No właśnie, o tym chodziło, bo pamiętałam, że rozmawialiśmy z nim. Jedzie Khan z Sabiną. No nie powiem, ładny koń. No ale... Cześć, Lisa. Dziś ty i twój głupi koń zostaniecie upokorzeni i wdeptani w ziemię. O, cześć, Josh. Po co się z nią zadajesz? Cześć, Sabino. Po prostu życzę jej powodzenia. Załatw ją, Lisa. Wskakuj na siodło i uwierz w siebie. I w Starshine. Tak, ostatnio też miałam glitcha, że ona podczas kiedy gadała, wpadła mi pod ziemię. I mnie zniknęła. Ale potem się pojawiła na wyścigu. Zaczynamy. Wyścig został podzielony na trzy rundy. Aby ukończyć każdą z nich, musicie ukończyć trzy okrążenia dookoła toru. Pierwsza zawodniczka, która przekroczy linię mety po trzech okrążeniach, zostaje zwycięzczynią rundy. Zwycięzczyni dwóch rund wygra cały turniej. Czas zaczynać. Znacie zasady. Pamiętajcie, trzy okrążenia, trzy rundy. Zwycięzczyni dwóch rund wygrywa całe zawody. Nim zwycięży lepszy. Dobra. To jedziemy. Chciałabym wygrać trzy rundy, ale jakby pamiętam, tutaj nie ma takiej możliwości. Tutaj specjalnie na SSO zrobiła jakąś taką zagrywkę, że drugą rundę wygrywa Sabina. Bo ona tajemniczo przyspiesza i nie ma jak jej wyprzedzić. Po prostu nie da się. Boże, święty, nie chciałam w belkę, nie chciałam w belkę. Uf. Udało się. Muszę uważać na te belki. Jestem cicho, bo się tutaj nic nie dzieje. Są wyścig i się skupiam, żeby nic nie zepsuć. Jak zawsze. Tak, myślę, żeby od razu zacząć też nagrywać poziom z Lintą. Tak mam ochotę, bo kot mam wolne. No, to mogę. Udało mi się, wygrałam pierwszą rundę zawodów. Trudno uwierzyć, że jeszcze wczoraj Starshine był ciężko chory. Pfi, zwykły fart, pokonam cię w następnej rundzie. No, pokonasz, mówię wam. Czas na drugą rundę, obowiązują te same zasady. Tak jak mówię, widzicie to. Po prostu nie da się z nią wygrać w tej rundzie. I tyle.
Tak właśnie myślę, żeby sobie nie nagrać właśnie tej trzeciej części, bo ja mam wolne teraz, więc teoretycznie mogę i mam czas, i mam ochotę, bo mi tutaj nie laguje, ale może wam pomontuję pierwszy odcinek, żeby on się renderował już na moim komputerze. Te odcinki będą się pojawiać w czwartki, no i w związku z tym, że mamy po 8, nie, po 7 odcinków, 7 tygodni. Co tydzień by się pojawiały. Nawet krótkie. Tak ustaliłam, że ja chcę tylko z rundami grać. W sensie częściami. Danymi poziomami, o. Haha, nie masz ze mną szans. Nic się nie mogłam zrobić. Sabina jest zbyt dobra. Muszę spisać się lepiej w kolejnej rundzie. Może za dużo od ciebie wymagam, starszeń. Dużo ostatnio przeszedłeś. Czas na trzecią i ostatnią rundę. I dajcie publiczności powód do radości. No, więc nawet jak będą te 3 minuty tego odcinka, to ja to wstawiam jako odcinek normalnie czwartkowy. Więc w środę będzie się pojawiać Alicja. Bo tu mam już ustalone i tak. W środę będzie pojawiać się Alicja. W czwartki aktualnie będą się pojawiać właśnie Starshine. Może Simsy dwójka, jak ją nagram. Może coś innego nagram z Simsów, czy coś takiego. To wiecie, to będzie tutaj ruchome. Czwartki są ruchome, takie moje filmy, które ja chcę wstawiać. Ale głównie będzie Starshine. A w piątki The Sims 3 lub The Sims 4, może The Sims 2, tak, lub coś związanego z Simsami, stricte, tutaj, no, a w sobotę na kanale vlogowym film z moją buzią, jakby ktoś nie wiedział, to mam kanał vlogowy też, więc tak, staram się być regularna, mimo że mam robotę po czasami 12 godzin. Na przykład jutro, czyli w środę, dzisiaj jest wtorek, w środę, w czwartek, i w sobotę, w tym tygodniu, mam 12 godzin pracy. 12 tu, 12 tu i 12 tu. A w piątek jadę do domu rodzinnego na cały dzień, więc będę cały czas w rozjazdach i będę zmęczona i wyglądam jak trup. No, zobaczymy. Skończyliśmy. Jesteś wspaniały, starczeń. Udało nam się, wygraliśmy. Dzisiaj dopisało ci szczęście, ale możesz być pewna, że to jeszcze nie koniec. Tada! Zakończyliśmy. Czy coś jeszcze? Ktoś powie? Udało ci się, Liso. Tak się cieszę, że postanowiłaś przybyć do naszej stajni. Świetnie się spisałaś. Dzięki starzeń i całej tej przygodzie, ty, ja, Elinda i Alek stałyśmy się prawdziwymi przyjaciółkami. Tak to wspaniale. Jestem pewna, że to dobry początek fantastycznej przyjaźni. A także pierwszą część gry. Tak. Ciąg dalszy nastąpi. Tak. Czy coś jeszcze tu będzie napisane, czy tak tylko... O. Między młodą dziewczyną a pewnym bardzo wyjątkowym koniem narodziła się niezwykła więź. Połączyło ono również cztery nowe, najlepsze przyjaciółki. Więź ta zostanie w przyszłości poddana jeszcze wielu ciężkim próbom. W Jorvik czai się zło, mroczna siła, przed którą przyjaźń stanowić będzie zarazem pierwszą, jak i ostatnią linię obrony w zbliżającej się bitwie. No jak dobrze wiemy, w SSO. No, o, dwóch gwiazdek nie zdobyłam, widzicie? Gdzieś, nie wiem, gdzie już się zapodziały. I to już wiemy, była poddana próbie i ratowania Anny. Po prostu. Dobra, mam nadzieję, że ta część wam się spodobała i koniecznie zapraszam was na kolejną, którą myślę, że właśnie teraz będę ją nagrywać, bo jestem ciekawa, jak to tam wygląda. Bo tą część pamiętam bardzo, bardzo dobrze, a tamtej drugiej tak już nie do końca... Tak. Także zapraszam was na kolejne części, kolejne odcinki z tej serii, ze Starshine Legacy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie paczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!